Ja bym zostawił, że pani tak stoi jak teraz dokładnie i wchodzi na to ksiądz. Proszę o ciszę. Pomysł pojawił się niemile, ze 30 lat temu. Byłem w liceum wtedy i na podstawie jakiegoś snu napisałem krótkie opowiadanie. Jak ja piszę scenariusz według własnego snu, nawet nie wiem jak go przerabiam, a poza tym piszę go ja. Główny bohater, czy chcę, czy nie chcę, jest mną. Nawet gdybym głównym bohaterem była kobieta, to też byłaby to kobieta, która jest tak naprawdę mną. No a tutaj mamy faceta, który ewidentnie był kiedyś pisany z punktu widzenia w pierwszej osobie, kiedy te pierwsze wersje powstawały. W tej chwili, kiedy miałem już do czynienia ze swoim scenariuszem, to już była postać o wiele mniej podobna do mnie, gdyż przygody tej postaci były już na tyle crazy, że mnie się takie przygody nie wydarzyły. Ja mam takie wrażenie, oczywiście jako wykonawca, że jakby historia została tak napisana, jakby po części była historią moją. Co oczywiście nie jest prawdą, to jest historia Piotra Dumały, ale widocznie istnieje coś wspólnego, uniwersalnego, jak się mówi. W moich filmach animowanych i w ogóle w animacji artystycznej mamy do czynienia z postaciami, które nie istnieją, nie mają żadnych rzeczywistych odniesień. Ja traktuję swoich bohaterów filmu aktorskiego podobnie, to znaczy oni są zawieszeni w próżni. My nie wiemy o nich nic, nie wiemy jak się nazywają nawet. Nie znamy ich przeszłości za bardzo. Nawet jeżeli ją poznajemy w tym filmie tutaj, to jest to na tyle wyssane z palca, że właściwie trudno to traktować poważnie. A jednak jest to jedyna rzeczywistość, jedyna informacja, którą ja przekazuję. W tym filmie jest pewien bardzo ważny kłopot z tak zwanymi motywacjami psychologicznymi, bo scenariusz jest tak napisany i postanowiliśmy wspólnie tak go robić. Nie dorabiać jakichś takich oczywistości psychologicznych albo komplikacji psychologicznych, tylko właściwie wskakiwać tak z wody, jeszcze głębszej wody, wyskakiwać na ląd, latać w powietrzu, cokolwiek, zmieniać, jak to się mówi, gatunki filmowe, być w jakimś czymś w rodzaju horroru, potem tak na granicy burleski prawie. Stop, przepraszam. Musimy to zrobić inaczej. Moja współpraca z Piotrem Dumałą rozpoczęła się przy okazji filmu Las. Było to już naprawdę dawno temu. No ale była na tyle twórcza i na tyle owocna i jakaś taka przyjacielska, tak bym nawet mogła ją nazwać, że postanowiliśmy, zdecydowaliśmy się na współpracę przy drugim filmie. Film Las był takim stosunkowo wizualnie prostym filmem, to znaczy dążyliśmy z Piotkiem do tego, żeby ta narracja wizualna była taka bardzo estetyczna, żeby obraz był zredukowany, dominowały właściwie statyczne ujęcia, natomiast tutaj w filmie Ederli zupełnie inaczej traktowaliśmy obraz. Może taki bardziej barokowy, bardziej taki ornamentalny sposób. Więcej jest ruchu kamery, bardziej skomplikowane jest oświetlenie tego filmu, bo takim językiem filmowym chcieliśmy się odwołać do filmów z głębokiej przeszłości. Z jednej strony gdzieś takim wzorem dla nas było kino Murnała, Faust Murnała, z drugiej strony Wampir Dreyera. Są odniesienia do czeskiej komedii typu Homolkowie, czyli komedii sytuacyjnej, która ukazuje, że nasze życie codzienne dostarcza niebywałej dawki humoru, jeśli tylko na to tak spojrzymy, że pojawia się w niej też, pojawiają się sytuacje absurdalne, które są niesłychanie śmieszne. I na tym właściwie polega mój dowcip. Mnie bardziej interesuje humor kompletnie oderwany od świata, w którym powstał. Nie wiem, tak jak Flippy Flap. To są dwie kobiety, które rozmawiają ze sobą, typu z telenowela. Raz jedna, raz druga, raz jedna, raz druga. Zabiłaś moją matkę. Jak to zabiłam? Nigdy jej nie zabijałam. Ależ tak, zabiłaś i zjadłaś ją. Zjadłam? Może zabiłam, ale na pewno nie zjadłam. Lubimy Ederli nazywać komedią. I mam nadzieję, że widzowie też w taki sposób ten film będą czytali.
Ederli miało 5-letni okres developmentu. Piotrek jest tego rodzaju reżyserem, który musi, że tak powiem, bardzo długo i precyzyjnie się do filmu przygotowywać. To jest taki trochę film, porównałabym go, no nie wiem, do takich produktów spożywczych, które po to, żeby uzyskać pewną szlachetność smaku, muszą długo odleżeć. To jest pierwszy film w moim życiu, w którym od początku do końca zrealizowaliśmy właściwie wszystko, co jest napisane. Każde słowo. Jeżeli były zmiany, to były zmiany przecinka. Posługuję się czernią i bielą, dlatego że nie umiem malować kolorami. Wydaje mi się, że do koloru trzeba dojrzeć. Ja jeszcze ciągle nie dojrzałem. Po prostu trzeba, wydaje mi się, wiedzieć dokładnie, po co się używa koloru. Znaczy, ja wiem, po co używam czerni i bieli, natomiast jeszcze nie wiem, po co miałbym używać kolor, bo gdyby go używać po to tylko, że ma być ładniej albo ma być tak jak prawdziwe, to nie jest to wystarczający powód dla mnie. A poza tym ta historia przy pozorach realizmu, bo tak ją kręcimy, nie jest realistyczna i czerń i biel sama w sobie jest nierealistyczna również, bo my przecież widzimy na kolorowo. Zupełnie jakby zmieniłem swój sposób oświetlania z takiego miękkiego światła, które jest mi bardzo bliskie. Nagle zacząłem oświetlać to jak w latach 40., 50., bardziej światłem kontrastowym, bardziej obraz był oparty na kontraście pomiędzy czernią i bielą. Także to dla mnie była jakaś nowa przygoda i zupełnie nowy sposób oświetlania, z czego czerpałem ogromną przyjemność, może niekoniecznie ekipa, bo we wnętrzach było niezwykle gorąco, tak jak kiedyś w halach zdjęciowych, pomimo zimna na dworze wszyscy chodzili w krótkich koszulkach, używaliśmy bardzo dużej ilości lamp, bardzo intensywnych, ale to było bardzo ciekawe przeżycie, bo po raz pierwszy tak oświetlałem i przeniosłem się trochę w czasie, no kilkadziesiąt lat. Najtrudniejsze w Ederli było oczywiście zgromadzenie funduszy na ten film. Jest to film z gatunku artystycznego i no, to są ograniczone możliwości pozyskiwania środków. Także no, właściwie przy okazji filmu artystycznego tak naprawdę ograniczamy się wyłącznie do funduszy publicznych. Udało mi się pozyskać no, ponad 10 wspaniałych ludzi, aktorów do tego filmu, do projektu. Jest tutaj moim zdaniem odkrycie wielkie, Helena Norowicz. Jest wspaniały duet Habior i Szeremeta. Jest wspaniały duet ksiądz Wiesław Cichy i jego gosposia, pani Aleksandra Górska. No jest oczywiście Ola Popławska, tak, wspaniała też, która jest jakby partnerką Mariusza i jest Piotr Bajor i Gabrysia Muskała. I tak jak wymieniam ich, to w zasadzie widzę, że oni wszyscy są jakimiś takimi parami, co też może jest jakimś nawiązaniem do mojej miłości w kinie, do specyficznych par, że czasami jeden aktor wspiera drugiego, że oni w parze uzyskują jakąś nową jakość, będąc, tak jak właśnie Flip z Flapem. Były rzeczy czasami do wykonania dość trudne. Scena erotyczna w jednym ujęciu prawie, że i intensywna, tak bym to nazwał, to nie jest proste zadanie. Ja wiedziałem, że powtarzalność tej sceny po prostu nie będzie jej służyła. Znaczy nie o to chodzi, to chodzi też o nasze napięcie, Oli Popławskiej i moje, które sprzyja czemuś prawdziwemu, a potem jak się to robi po raz kolejny i kolejny, to się tak mechanizuje. Więc miałem taką prośbę do Piotra, że jeżeli tylko uzna po nam pierwszym, drugim dublu, że właściwie dotykamy tego, czego tam chce, no to żeby już zamknął tę sprawę, żeby nas nie gnębił tym, bo to się nie będzie udawało. Mimo właśnie ograniczonego budżetu kręciliśmy go w wielu miejscach, dlatego że właśnie owo miasteczko Ederli
jest miasteczkiem wszędzie i nigdzie. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby właśnie tą poetykę tego miejsca uzyskać. Dlatego było wiele, wiele miejsc i wiele plenerów, które Ederli udają. I byliśmy i na Śląsku, i na Mazurach, i pod Warszawą, i z tych wszystkich elementów architektury, plenerów, też pół roku Ederli zostanie zbudowane. Stop, dziękuję. To co, mamy to? Bardzo fajnie. Mamy, tak? Tak.